Minecraft Tajemnice Smoków. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Witam was wszystkich w kolejnych przygodach Dexteriusza. Niedawno został porwany Szczerbatek, czyli smok Dexteriusza. I by go odzyskać, musi udać się do Isengardu w krainie Śródziemia. Czy wszystko pójdzie zgodnie z planem i czy Dexteriusz uwolni Szczerbatka? Tego nie wiemy. Natomiast możemy mu pomóc, by wiedział, że nie jest sam w tej ciężkiej i niebezpiecznej misji. Napiszcie w komentarzu Go Dexter, a ja przypnę wam serduszko. I pamiętajcie, że odcinki z tej serii są teraz w każdą niedzielę o godzinie 15. Niestety ostatnio byłem chory, więc nie mogłem nagrać odcinka. Ale to tylko jedyny taki raz. Również chciałbym jeszcze podziękować Vertezowi za to, że ocenił mój kanał, dał kilka porad oraz oczywiście, że zasubskrybował mój kanał. Bardzo mi miło, Vertez, i jak mówiłeś, że będziesz padał, tak mam nadzieję, że cię nie zawiodę. Zapraszam do oglądania. Świnia, chodź tu. Chodź tu, zgiń. Wody. 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 Drzewo. Drzewo. Cień. Woda. Chodź tutaj, no jejku, co się z tobą dzieje takiego, co? Ja już po prostu zaczynam wątpić, że cię cokolwiek interesuje. Musimy znaleźć ognisko. Szczerbatek! Gdzie ty jesteś? Szczerbatek! Szczerbek! Szczerbek! Gdzie ty jesteś? Szczerbatek! Co jest? Biała furia. Przyleciała do mnie. Hej! Hej! Biała furio! Hej! Hej! Wstawaj! Hej! Usiądź! Usiądź! Ojejku! Oj, przepraszam, nie chciałem cię budzić. No przepraszam, usiądź. No usiądź. Nie chcesz siedzieć? Dobra, trudno. Słuchaj. Zabierz mnie na dół, albo na drugą stronę. Muszę się czegoś napić, bo... zwariuję z pragnienia. Dzięki, że po mnie przeleciałaś. Mogę cię dosiąść? No. Dzięki. Dobra, szybko. Gdzie tu jest woda? Na dole? Kurde, mam taką nadzieję. Woda. Woda, szybko. Jakakolwiek. Nie, biała furio! Biała furio. Nie rób mi tak więcej. Chodź. Chodź mi na brzeg. Dzięki, że po mnie przyleciałaś. Dobra, muszę się napić. Dobra, trzeba się uspokoić. Biała furio, spokojnie, ja ci wszystko wytłumaczę. No bo Szczerbatek został porwany. To nie moja wina. Nie spodziewałem się tego. Dobra, spokojnie, spokojnie. Chcesz ryby może? Chcesz? Dobra. Chcesz jeszcze jedną? Chcesz? Jest git, dobra. Słuchaj, musisz pomóc mi dostać się do Isengardu. To jedyna szansa, żeby uratować Szczerbatka. Pomożesz mi? Proszę ciebie, Afurio. Ja naprawdę nie chcę cię skrzywdzić. Proszę cię.
Dzięki. Mogę cię dosiąść? Mogę? Błagam cię. Dobra. Dzięki. Dobra. Możesz mnie teraz trochę powozić? Ja już nie mam siły. Dobra. Leć do Isengardu. Mam nadzieję, że wiesz, gdzie to. Ale słuchaj, leć powoli. Wiem, że ty jeszcze nie jesteś wytresowana, ale leć powoli. Proszę cię. Dobra. Dzięki. Dobra, ja się muszę zdrzemnąć. Biała furio. Idziemy. Gdzie my jesteśmy? To nie jest Isengard. Czy ty... Ty naprawdę nie wiesz, gdzie to jest? Kurde, ja też tak do końca... Nie wiem. Co tu płonie? O co tu chodzi? Podejdź tu tylko. Spokojnie, przecież... O nie! To jest dziki smok! Dobra. Biała furio, zaatakujesz go? Dobra, atakujemy! Chodź tu, biały smoku. Boże, biały smoku. Chodź tu, dziki smoku. Nie chciałem w krowę, przepraszam cię, krówko. Zginął! Ja cię! Czekaj, podleć wyżej. Dobra, czekaj, spokojnie. Teraz tutaj do niego podleć. Spokojnie, nie śpiesz się. O, jest. Zaraz. Ty go zabiłaś na 2 strzały. Ty mocna jesteś, ty. Ej. Pamiętam, że te rodzaje smoków dało się jakoś oskurować. Tylko jak to się... O, to są jego łuski? To chyba tak. O, ale dobrze. Mogę sobie zrobić coś z tych łusek. No przecież moja zbroja zniknęła. Roztrzaskała się w tym kanionie przecież, zapomniałem. No nie, jeszcze noc idzie. Dobra, biała furia, musimy się streszczać. Muszę zebrać drewno, jakiekolwiek. Zrobić tego crafting. Okej. Biała furia, słuchaj, musimy się streszczać, no. Bo już się noc robi. Szybko. Drewno. Crafting. Dobra, muszę zrobić jakąś zbroję. Cokolwiek, przynajmniej będzie mi trochę cieplej. No i buty jeszcze, no. Tylko na tyle mnie stać. Okej, już mi będzie cieplej. Spokojnie, biała furio. Słuchaj, musimy tu gdzieś iść spać. Chodźmy. Tylko gdzie by tu teraz iść, żeby być bezpiecznymi? Chodźmy tam do lawy. Tam do lawy nikt nie podchodzi przecież. Chodź. Oj, tylko spokojnie, nie zbliżaj się tak szybko. Przy lawie też będzie ciepło, kurde, dobrze to obmyśliliśmy. Słuchaj, połóż się gdzieś tutaj. O, położysz się? Połóż się tutaj. Dobra. Okej, ja się położę przy lawie. Jak coś... Dobra, ty już śpisz. No to... Przynajmniej będzie mi tutaj cieplej. Jejku. Ale się dziwnie spało. Aż za ciepło. O nie, co tam płonie znowu? Tu co się dzieje tym razem? Co tu się dzieje? Kolejny smog jakiś? Biała furio, obudź się. No, słuchaj. Tam znowu coś płonie, ja się zaczynam martwić. Chodźmy tam. O nie, kolejny smog. Dobra, atakuj. O! Jejku, co to było? Spokojnie, biała furio. Oj nie, wyżej, nad wodą, nie, biała furia, szybko, no chodź tutaj, dobra, zabijemy go, on jest w wodzie, damy radę, zabij go, o, utonął. Ej, ty tu wszystko masz na 2-3 strzały, ty to jednak... Mocna jesteś, kurde, bo ty alfą jest. Zapomniałem przecież, ty alfą jesteś w tym ukrytym świecie. No tak.
Dobra. No nie no. To trzeba ugasić, no nie mogę pozwolić, żeby to się paliło. No, gaś, gaś się, gaś się, gaś się. O, no tego nie ugaszę, nie mam jak. Muszę rozwalić drewno. Rozwal się drewno. Dobra. Drewno wezmę, ono się może przydać. Mięso jakieś, dobra. Nie będę tego tykał, bo może być zakażona albo coś. Słuchaj, musimy lecieć dalej do Isengardu. No, spokojnie. No. Dobra, chcesz rybę, tak? O to chodzi? Chcesz rybę? Nie chcesz ryby? Ty wytrzymała jesteś, ty praktycznie w ogóle nie chcesz ode mnie ryby. Dobra, lecimy do Isengardu, nie ma czasu do stracenia. No, leć szybciej, proszę cię. Dobra, mam nadzieję, że w dobrą stronę lecimy, to chyba tutaj gdzieś.